Resort Edukacji i Nauki informuje o możliwości pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji. Jeden z programów już działa. Kolejny, związany z rozwojem infrastruktury szkolnej, ruszy w poniedziałek. Od 11 lipca trwa nabór wniosków w programie pod hasłem Program Wsparcia Edukacji. Inicjatywa resortu jest skierowana do organizacji pozarządowych, m.in. harcerskich czy ochotniczych straży pożarnych. Wsparcie obejmuje trzy obszary. Moduł pierwszy, innowacyjna edukacja, czyli projekty nakierowane na budowanie postaw przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności informacyjno-komunikacyjnych. To mogą być warsztaty, mogą być szkolenia. Moduł drugi to edukacja patriotyczna. Projekty nakierowane są na dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski. Chodzi zwłaszcza o historię poszczególnych regionów i miejscowości. Moduł trzeci to edukacja poprzez sport. W tych trzech modułach mamy, proszę Państwa, środki finansowe w wysokości 10 milionów złotych i projekty finansowane od 20 tysięcy w module drugim i trzecim, a od 50 tysięcy w module pierwszym do 250 tysięcy. Do tej pory, jak przekazał minister Przemysław Czarnek, wnioski w programie złożyło 800 organizacji. Nabór wciąż trwa. Jednocześnie szef resortu ogłosił, że organizacje pozarządowe, w tym m.in. fundacje i stowarzyszenia, mogą ubiegać się o środki na rozwój infrastruktury. Program, który jest częścią Polskiego Ładu, do tej pory pozwalał pozyskiwać pieniądze na ten cel tylko jednostkom samorządowym. Dlatego stworzyliśmy projekt za 100 milionów złotych, projekt inwestycyjny dla tych właśnie szkół, szkół prowadzonych przez organizacje, przez organy niesamorządowe, przez organizacje pozarządowe, rozmaite fundacje i stowarzyszenia. Nabór ma ruszyć w poniedziałek. Wtedy też pojawią się wszystkie szczegóły. Resort Edukacji wskazuje, że setki tysięcy dzieci chodzi do szkół, które prowadzone są m.in. przez fundacje i stowarzyszenia.